Liczę na to, że poznajecie tych ludzi. Przegląd sportowy, blok ofensywni. Oni nie piszą o tym, czy strzelił pan dzisiaj bramkę, jak się pan czuł, albo jak pan wpadł na pomysł, żeby właśnie zagrać tak ostatnie podanie. Przede mną pomysłodawcy, ludzie, którzy należą do grona, do środowiska opiniotwórczego. To za dużo powiedziane. Główni bohaterowie blogu ofensywnego i autorzy mojej książki. Zdecydowałem się napisać swoją autobiografię. Panowie, zaczniemy od tego. Imię i nazwisko, rok urodzenia, stan konta i te wszystkie podstawowe rzeczy. Łuki, zaczniemy od ciebie. Łukasz Olkowicz, cześć, witam was serdecznie. Stan konta zero, przed książką Kadzia. Lat w zawodzie? Lat w zawodzie, 16 lat miałem, kiedy zacząłem, także już 14 lat bije. No dobrze. Piotrek. Piotr Wołosik, 39, zaraz 40 lat, jak u Andrzeja Kopiczyńskiego w serialu. Stan konta? Żona zna dobrze. Ja niestety nic na ten temat nie wiem, ale mam konto, mam wpływają tam pensje comiesięczne. No mam nadzieję, że spęcznieje trochę właśnie, jak wydamy książkę, Łukasz. Słuchajcie, jak udało wam się namówić moją skromną osobę do tak dużego przedsięwzięcia? Jak sam zauważyłeś, szukamy tutaj, albo nie zauważyłeś przy tym nagraniu, że szukamy raczej takich osób i do rozmów, no nie banalnych, które mają coś więcej też do powiedzenia niż to, że zbiłem piłkę, kopnąłem w światło bramki, no i znamy ciebie od dość dawna i ta myśl kiełkowała, no i spotkaliśmy się teraz, ustaliliśmy szczegóły, nagrywamy, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. No taka podróż w nieznane dla nas i myślę, że dla ciebie. Jeśli rozwiniemy parę wywiadów, których udzieliłeś nam, no szczególnie ten ostatni, to myślę, że kilka rozdziałów frapujących się zapowiada. Piotrek, ty jesteś związany bardzo mocno z piłką nożną, oboje jesteście związani bardzo mocno z piłką nożną, ale jak się współpracuje z siatkarzem? Spodziewałeś się czegoś innego? Zdecydowanie, nawet jak z kolegami teraz rozmawiam i mamy ten projekt nasz taki, nie tak dobry jak projekt Kadziu, ale projekt ofensywnych, że rozmawiamy z przedstawicielami różnych dyscyplin sportowych, to muszę stwierdzić, że wypadają oni w porównaniu z piłkarzami no, na duży plus. Jest ciekawie, jest wesoło, jest refleksyjnie, jest po prostu interesująco nie tylko dla nas to też jest przeżycie spotkać się z tobą, czy z Pawłem Siedzieniewskim, twoim sąsiadem, który jest tutaj obecny człowiek. I momentami po naszym ostatnim spotkaniu taka mi nachodziła refleksja, że szkoda, że człowiek się tą piłką zajmował przez tyle lat, bo gdyby się zajmował powiedzmy siatkówką, czy zapasami, czy pięściarstwem, jak żeśmy ostatnio tam też rozmawiali, to mógłby być odrobinę bogatszy. Ale na piłkarzy też nie narzekamy. Nie narzekamy. No, wśród nich wielu znajomych, wartościowych i naprawdę. No część jest takich, jakich jest też. No. Też trzeba mówić o tym otwarcie. Jasne, zdaję sobie z tego sprawę. Słuchajcie, trzeba odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie. To też było chyba w firmach Barei. Czego oczekujemy od tej książki? Zbiór anegdot? Powtórka spalonego? Chociaż nie wylądowałem w psychiatryku jeszcze. A wszystko przed tobą. Noc jest długa. Tak. Nie, no zbiór anegdoty są fajne uzupełnienie przeżyć jakich. Przecież nie sami anegdotami żyłeś przecież, jeśli chodzi o twoją karierę siatkarską. Przygodę, powiedzmy. Też na pewno jakieś poważniejsze chwile w tej twojej przygodzie miały miejsce. I wzruszające, i zabawne, czy jakiekolwiek inne. No, generalnie miszmasz taki emocjonalny, prawda? Ale jak to teraz młodzi dziennikarze często używają, do których również się zaliczam, emocjonalny roller coaster. Okej. Łuki, jak byś zareklamował? Kupcie książkę Kadzia, bo? Bo będzie jedyna w swoim rodzaju, to na pewno. Myślę, że będzie gdzieś tak na poziomie tych piłkarskich, tych najlepszych. No. Siatkarski rynek jest jeszcze ubogi w Polsce i ta poprzeczka jest nisko zawieszona. Myślę, że
W zasadzie już przeskoczyliśmy już po tych pierwszych rozdziałach, które ty opowiadałeś, a które widziałem fragmenty tamtej książki, także myślę, że będzie jedyna w swoim rodzaju. Jeśli książka będzie tak się sprzedawać jak lajkowanie twojego wywiadu na Facebooku ofensywnych, to jesteśmy spokojni o stan konta twojego, naszego. Ja słuchajcie, w końcu zarobię. O przyszłość. Rzucam siatkówkę. Także, dobra, będzie. Dobra, no to co, zaczynamy. Gdzie zaczynamy? W kuchni. W lodówce. Żartuję oczywiście. No jeszcze dzisiaj mamy do spisania, do podyktowania, tak, opowiadasz nam jeszcze i o Olsztynie, i o Rosji, i reprezentacji Polski. To trzymajcie kciuki mocno i to była pierwsza wstawka reklamowa promująca nasz wspólny projekt. Kadziujemy dalej.